czym jest prawda? Czy mówienie prawdy jest trudne? A może kłamstwo bardziej się opłaca? Właśnie o tym chcę dzisiaj porozmawiać z ludźmi, którzy o kłamstwie wiedzą najwięcej, z politykami. Jako pierwszą zapraszam do studia Annę, lat 50. Proszę bardzo. Aniu, przyznaj się, kłamałaś? Nie. Dlaczego kłamiesz? Bo lubię. Kiedy zaczęłaś kłamać? Ewo, to będzie dla ciebie szok, ale wyznam ci, że kiedyś byłam dzieckiem nadwrażliwym. Raz chciałam ugotować żywego koguta. Już wkładałam go do garnka, kiedy on, no do wrzątku, kiedy on spojrzał ten kogut zdziwiony na mnie i zapytał: Aniu, czy chcesz mnie zjeść? A ja wtedy okłamałam go. Nie, idioto, szykuję ci tylko gorącą kąpiel. To straszne. Aniu, lat 50, a czy w dorosłym życiu też kłamałaś? Tak, musiałam, Ewa, ale postanowiłam po mojej ostatniej wizycie w Radiu Maryja, że nie będę już kłamać, ponieważ niestety są w tej dziedzinie lepsi ode mnie. Tak, ale Ewo, ja ci już chyba o tym opowiadałam. Tak? W programie pod tytułem Uprawiałam seks przy radiu. A możliwe. Dziękuję bardzo, Aniu. Usiądź na tamtym krzesełku, proszę. Ania, lat 50, postanowiła więcej nie kłamać. Czy wytrwa w swoim postanowieniu? A co z innymi politykami? Zaraz się dowiemy. Mojego gościa przyjmijcie bardzo ciepło, bo po drodze strasznie zmarzł. Oto Donald, lat 50. Proszę bardzo. Witam cię, Ewo. Chcesz pocałować swojego premiera? Tutaj też? Tu? A czym pan pachnie? Wodą. H2O? Tak, tylko toaletową. Kim jest ten pan? Przepraszam bardzo, Aniu, ten pan jest premierem. Byłym czy aktualnym? Ewo, na co się udaje, to jest jakaś zemsta. Myśmy kilkadziesiąt lat temu byli razem na obozie w Rokitnicy i pamiętam, że... Przepraszam. Chodziliśmy przez pół obozu za ręce, po czym ja ją odrzuciłem po nieudanym pocałunku. Zresztą ja o tym mówiłem u ciebie w programie zatytułowanym Nazywam swoje plemniki i obchodzę ich imieniny. Zresztą chciałem z tego miejsca... Przepraszam bardzo, ale... Zresztą przepraszam bardzo, bo chciałem z tego miejsca... Szczepan, wszystkiego dobrego. Przepraszam. Ale Szczepan to jest ten plemnik, przepraszam. Przepraszam bardzo, Ewo, ale on kłamie, to ja z nim zerwałam. Może tak mówisz, Aniu, dlatego że poczułaś się teraz dotknięta. Ewo, wiek nieokreślony. Ja z nim zerwałam właśnie dlatego, że ani razu nie poczułam się dotknięta. Ona kłamie, Ewo, ja już mówię, ona kłamie. Momencik, impotencie, ale ktoś tutaj moim zdaniem kłamie. No właśnie, ale kto? Poprośmy zatem o radę psychologa. Psychologa hobbystę, który jest z nami od początku programu. Jeśli nikogo nie wkurzy, to zostanie do końca. Proszę bardzo, przedstawiam bardzo serdecznie państwu Janka. Janek, proszę bardzo. Może na początek, Janku, Pirazoko, lat 50, może by się opowiedział o sobie. Proszę bardzo. Otóż droga Ewo, drodzy państwo, urodziłem się... Ale bardzo przepraszam, ja ci to chyba opowiadałem w programie pod tytułem
Moja matka odrzuciła mnie podczas porodu na 12 metrów. Oczywiście chyba tak było. Janku, dużo wiesz o polityce i politykach. Powiedz mi szczerze, którzy politycy kłamią, a którzy mijają się z prawdą? Otóż, droga Ewo, w polityce nieważne jest, kto kłamie. Ważne jest, żeby wierzyć w swoje kłamstwa. Kłamstwo, które wierzysz, staje się prawdą. Widzę, Janku, lat 65 chyba, że bredzisz jak każdy psycholog. Niczego się o ciebie niestety nie dowiedzieliśmy, Gamoniu, niestety. Przykro mi bardzo to powiedzieć. Może więc dowiemy się od kolejnego gościa. Proszę bardzo, czy jesteś już z nami? Halo? No właśnie, jestem już, Ewo. Witam cię. I no niestety, ja muszę już na początku skłamać. Cieszę się, że tu przyszłam. Witaj. No właśnie, teraz zwracam się do osoby za szybą. Zdradziłaś mi, że notorycznie kłamiesz. Czy dlatego nie chcesz ujawniać swojej twarzy? Wstydzisz się po prostu? Ale nie, skąd? No, ja po prostu zapomniałam się umalować się. Dziękuję bardzo. Nieznajoma osoba o nieustalonym wieku, czy kłamstwo towarzyszy ci, może tak będzie łatwiej, przez całe życie? Czy będzie przez całe życie? Otóż tak, wszystko, do czego ja doszłam, oparłam na kłamstwie. Na przykład kiedyś doszłam z mężem tylko dlatego, że wyobrażałam sobie, że to po prostu maserak. Ewa, bardzo przepraszam, ale ja panienkę doskonale rozumiem. Osobiście sam kiedyś doszedłem z żoną, myśląc o doktor Zosi. No przepraszam cię bardzo, Ewo, ale takich bzdur to nawet Ania nie wygadywała, jak była ministrem spraw zagranicznych. Ale przecież on... On kłamie. Ja nigdy nie byłam ministrem MSZ-u. Jak to nie byłaś? Ale przepraszam bardzo, Aniu, lat 50 nawet przecież ja wiem, że nim byłaś, naprawdę. Ja byłam? Zresztą to problem na zupełnie inny program. Tytuł zaraz mogę wymyślić tutaj po nagraniu. Nie rozróżniam swoich piersi albo innego tytułu. Moje piersi nawidzą się nawzajem. Także bardzo mi przykro. A teraz pytanie może do Donalda. Mój drogi Donald, lat około 50. Proszę bardzo, a teraz pytanie, czy nie obawiasz się, że Jarosław Kaczyński organizuje jakąś akcję przeciwko tobie? Przeciwko PO? Jarosław Kaczyński nie jest w stanie nic zorganizować, droga Ewo. Dla niego zorganizowanie koszyka w hipermarkecie graniczy z cudem, a zorganizowanie kolacji dla dwojga osób to już jest prawie jak zorganizowanie zamachu na Irak. Bardzo przepraszam, a propos kolacji, Ewa, to... Gdyby nie to, że w domu czeka na mnie moja świetna żona, to chętnie zaprosiłbym tą wspaniałą panienkę, ciekawą za szybą, na kolację. Może zostałaby na noc, żeby pozmywać oczywiście. No, tylko ja nie jestem niestety z tych łatwych i zmywam dopiero na trzeciej randce. Wycieram talerze na piątej, no a już czyszczę zlew, to dopiero po ślubie. Chociaż ja się tak przyznam, że dzisiaj to bym coś na ząb, no i do łóżka wrzuciła, bo męża akurat nie ma, on pojechał gdzieś, nie wiem, na jakieś nagranie telewizyjne, coś takiego. Janku, rozmawiamy dzisiaj o kłamstwie. Miałeś mi, prawda, pomagać jako psycholog, a ty widzę, że wolisz rolę po prostu taniego podrywacza, prawda? Nie boisz się, że kłamstwo może zniszczyć również twoje małżeństwo? Jesteś bezwstydna, Ewa. Jesteś bezwstydna, po prostu. Doskonale znam Nelly i wiem, że nigdy by mnie nie okłamała. Na przykład, drodzy państwo, Ewo... Powiedziała mi, że dzisiaj będzie nocować w ZUS-ie, dlatego że rano chce być pierwsza w okienku przy kasie. I ja jej k***a wierzę. Przepraszam bardzo, bo jakże byłam w bucie, się tak trochę rozskupiłam. Ale słyszę, że jest jeszcze ten miły pan jeszcze. Jestem, tak, jestem. Hello. Hello. To może taka propozycja, może by tak my poszli razem zjeść coś, bo ja... Ja znam takie małe włoskie restauracje, bardzo romantyczną. Ze ścianą mają burdel, więc wszędzie słychać odgłosy miłości. Mój Boże, ja nie wiem, jak ja panią rozpoznam. No, to jest proste. Po prostu będę za szybą. No tak. Proszę państwa, zatem jesteście umówieni. Jak mówi stare przysłowie, kłamstwo nosi kapelusze. Dlaczego Nelly oszukała Janka? Dlaczego Janek oszukał Nelly? Dlaczego Donald oszukuje nas, że jest dobrym premierem? Dlaczego Ania oszukuje samą siebie, twierdząc, że Donald na nią nie działa? O tym dowiecie się w odcinku Moją córkę kręcą tiry.